Od kilku dni media rozpalają kolejne doniesienia o bardzo nerwowej atmosferze w TVP. Po wyborach na pracowników padł bowiem blady strach. Ostatnio donosiliśmy, że niektórzy dziennikarze nawet nie zamierzają czekać na nowe kierownictwo, tylko chcą odejść z TVP już teraz. Ich zdaniem ewakuacja jest lepsza niż zwolnienia. Na korytarzach siedziby TVP zapanowało więc wielkie poruszenie. Niespodziewanie głos w tej sprawie postanowił zabrać sam Jarosław Kaczyński. Podczas piątkowego dziewięć nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale prezes wygłosił przemówienie. Na początku przyznał, że popełnili kilka błędów, które zaważyły na wynikach wyborów. Ogólne wymiary sytuacji są znane. Po pierwsze, musimy przeprowadzić analizę tego, co się stało i mieć plan na dalsze działania, te ofensywne i defensywne. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, mieliśmy do czynienia z szeregiem błędów z naszej strony, wyznał ze sceny. Potem skupił się na przyszłości pracowników TVP, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach. Postanowił ich nieco uspokoić i zapewnił, że znajdą zatrudnienie w nowych prawicowych mediach, które mają powstać. Dzięki temu mają mieć możliwość dalszego głoszenia prawdy. Stoi przed nami ogromne wyzwanie żeby stworzyć jednak media dużo większe niż obecna strefa wolnego słowa i doprowadzić do tego, że jednak ten nasz przekaz medialny będzie funkcjonować. Ludzie, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach, będą mieli i zatrudnienie i możliwość przekazywania prawdy o tym, co dzieje się w Polsce, ogłosił podczas przemówienia w Spale, zobacz też, Kurzajewski wyrzucony z TVP. Leci jako pierwszy. Za romans z cichopek program Michała Rachonia znika z TVP. Stacja podjęła decyzję co do resetu, dopiero mówiono o zwolnieniach w TVP. A teraz padły konkretne nazwiska: Hanna Lis i Joanna Racewicz planują wielki powrót do TVP. Prezenterki nie mają żadnych wątpliwości.